Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Po dobrej inauguracji nowego sezonu w czwartej lidze piłkarze Polonii w czwartek zagrają mecz wyjazdowy z Lubuszaninem Trzcianka. Podopieczni trenera Jarosława Feciucha rozpoczęli sezon bezbramkowym remisem w Tarnowie Podgórnym, jednak trzeba pamiętać, że zespół ten do ostatnich kolejek poprzedniego sezonu dzielnie walczył o awans do trzeciej ligi. Jest to też drużyna, która dała piłkarzom Polonii niezłą lekcję. W Kępnie po znakomitym spotkaniu Lubuszanin wygrał 2-1, a u siebie 4-0. Wówczas jednak kępnianie mieli olbrzymie kłopoty kadrowe. Teraz zawodnicy trenera Bogdana Kowalczyka są zupełnie na innej płaszczyźnie, chociaż sen z powiek spędza łatwość, z jaką kępnianie stracili bramki z Ostrowią. Właśnie nad tym elementem dużo pracowali biało-niebiescy podczas przygotowań do czwartkowego meczu. Kacper Skupień i jego koledzy pojadą do Trzcianki podbudowani wygraną 4-3 w pierwszym spotkaniu sezonu. No na pewno podbudowani. Gdzieś porozmawialiśmy sobie dzisiaj przed treningiem o tym poprzednim meczu. Przeanalizowaliśmy go. Błędy w obronie trener wytłumaczył, jakie były popełnione. Były one przeanalizowane i na pewno gdzieś teraz bardziej skutecznie w obronie podejdziemy do tego meczu w Trzciance. Na pewno będzie cięższy mecz, ale jedziemy tam z dobrym nastawieniem i po zwycięstwo. Kapitan Polonii Łukasz Walczak zdaje sobie sprawę, że z Lubuszaninem gra się niezwykle ciężko, ale wierzy w komplet punktów. No na pewno jedziemy tam po zwycięstwo. Tutaj ten pierwszy mecz pokazał, że jesteśmy w dobrej formie. Strzeliliśmy 4 bramki, jesteśmy bardzo mocni w ofensywie. Pracowaliśmy w tym tygodniu nad obroną, no bo też straciliśmy dosyć tak bezsensownie te 3 bramki. I myślę, że poprawiliśmy to w tym tygodniu i jedziemy tam na pewno po zwycięstwo. Wiadomo, jest to trudny przeciwnik, ale będziemy walczyć i myślę, że przywieziemy z wyjazdu 3 punkty. Zespół z Trzcianki latem został przemeblowany zdecydowanie bardziej niż Polonia. Najgroźniejszą bronią Kępnian jest niesamowita siła rażenia. Jeśli podobnie cały zespół pracować będzie w defensywie jak w ofensywie, to z Trzcianki Kępnianie mogą przywieźć jakieś punkty. Początek starcia o 12, więc Polonia rusza na mecz o 5 rano.